Cześć wam, z tej strony Kurczak, witam was w kolejnym odcinku z The Star w Reign of Giants, Shipwreck na tym kanale. Jak mówiłem, kończymy Pokémony, zaczynamy Don Serwa mojego ulubionego. Gramy postacią Warly. Jest to nowa postać z Shipwrecka, która ma przy sobie taki garneczek. I w tym garneczku można po prostu postawić gdziekolwiek. Przepraszam, muszę wyczyścić gluta. Koniec. Można ten garnek postawić gdzie się chce, gotować sobie od początku, można go potem schować do ekwipunku, to jest fajna rzecz. Mamy też dodatkowo taki chief pouch, tak. To jest plecak, tyle że ten plecak ma taką właściwość, że jeśli weźmiemy sobie jedzenie, o ile dobrze przeczytałem, to w plecaku mamy go, jak lodówka działa troszkę, taka słaba lodówka, ale działa. No i idziemy sobie grać. Mamy tutaj połączenie Don't Starve Reign of Giants, czyli tego dodatku tutaj, którego widzicie. Plus Shipwrecked, czyli ta postać na przykład jest Shipwrecked'a i mamy możliwość przetransportowania się do tamtego świata. Czekałem na to, aż będzie to połączenie, no i skoro jest, no to mam ochotę bardzo nagrać to. Widzicie, świat tutaj nawet nam obrodził troszkę. Co z tym Don't Starve'em? No, jak wiecie lub nie wiecie, Don't Starve jest moją ulubioną grą. I planujemy z chłopakami jeszcze Togethera sobie nagrać, tam z Pawłem i z Zokiem, ponieważ wyszło naprawdę dużo fajnych rzeczy nowych. Takie jakby darmowe DLC. To wszystko się ok nagrywa? Chyba tak. Takie jakby darmowe DLC. Ta muzyka. Które wprowadza naprawdę sporo zmian. Tam wstawiałem na grupę na Hasie Leczy rzeczywiście te zmiany, jak to wygląda mniej więcej. Już tam pograliśmy z Pawłem, mamy chyba 400 któryś dzień. Udało nam się zabić Dreklopsa, o dziwo, na... co zrobimy? Dziarniemy dziada. Udało się zabić z Pawłem Dreklopsa. O tych kurde gnoju. Nic nie było. Więc no po prostu ogarniamy już trochę bardziej ten Surf Together, co tam się dzieje. Chcielibyśmy wam pokazać, co tam się zmieniło, bo gra nam się zajebiście. Więc po prostu, no, do usłyszonka niedługo, tam mamy nowe rzeczy. Ogólnie widzieliście, tutaj nas witał Maxwell, nie? Miałem nagrywać zresztą to jakby lora. Teraz się zaczęliśmy w wiosnę? Chyba zaczęliśmy w wiosnę, no, to będziemy mieli lato pierwsze. Tam mam, miałem nagrywać lora Don't Starve'a, bo w Don't Starve'ie jest coś takiego jak Charlie, czyli ciemność, nie? To była asystentka Maxwella. No i Maxwell tutaj na razie rządził tym światem, tak jakby Don't Starve'a. Znaczy on i te cienie całe zmuszały go do robienia tych różnych rzeczy. No ale Maxwell ogólnie był tutaj sobie królem i tak dalej, tworzył te dziwne istoty, które nas nawiedzały w świecie Don't Starve'a. Aż do momentu, kiedy wybraliśmy się w Adventure Mode'a, czyli taki tryb w grze, gdzie przechodzimy grę od początku do końca, tak jakby przez różne światy tam musimy przejść, aż dochodzimy do Maxwella, który siedzi sobie na tronie właśnie tego świata. No i gdy podchodzimy, on tam jest taki zmęczony i w ogóle. No i musimy go zrzucić z tego tronu, wtedy niby umiera, ale jednak nie. Taka ciekawostka. O, jaka tu masz śmieszny głos, jakaś gitarka, jakieś ukulele, nie wiem. No i zasiadamy my na tronie, jako ta postać. Myślę, że snowman przyszedł. Jako ta postać, która przejęła właśnie ten tron, zasiadamy tam. No a później przyszedł cinematic kolejny, w którym to podchodzi do nas Charlie, kiedy my siedzimy na tym tronie. Charlie to jest właśnie ciemność, ona jest zapanowana przez te cienie, ale nie do końca, ma też swoją osobowość jeszcze, no i te osobowości się tam mieszają, że ona jest dobra, potem jest zła, potem jest dobra, potem zła. No i ona w końcu zrzuca obojga, czyli nas i Maxwella, do tego świata. Don't Starve sama zasiada na tronie, już jako połączone te dwie osobowości ma. I rządzi tym światem i właśnie w Don't Starve Together to ona jest tym, który rządzi, tą, która rządzi światem Don't Starve'a. I ona ma na niego największy wpływ, dlatego jest wiele rzeczy takie, które ona sobie zechce, żeby były w tym świecie, że tak powiem. No i mamy tam takie różne naprawdę ciekawe sprawy do sprawdzenia. Także czekajcie, jak tylko kończymy tutaj ten Don't Starve, nie wiem jak długo to potrwa, to przejdziemy na tamtego Don't Starve'a. Powinniśmy to zrobić w lutym, myślę, bo wtedy wychodzi już taka finalna aktualizacja do tego darmowego DLC i będziemy mogli nagrać po prostu wszystko, co jest od początku do końca.
No i planuję też, że wam zrobić może jakieś live'iki, kiedy tam będę sobie właśnie chodził z Pawłem po tym świecie i zwiedzę, co tam mamy, bo już mamy wiosnę chyba, tak? No i jakoś tam nawet ciekawą bazę i dużo nowych, fajnych rzeczy. Szczególnie jest sporo zmian z mapą, co mi się podoba. Bo możemy widzieć, gdzie nasz kumpel jest po prostu. Na mapie się zbudujemy odpowiednie takie maszynki i tak dalej. No, złoto przyjmę. Przepraszam, troszkę źle się czuję. Ponieważ wyszedł właśnie event halloweenowy w Pokémonach i byłem zastąpionym przez 2 godziny na lurach przy temperaturze 8, chyba 7 stopni i umierający jestem. O czym zapomniałem wam powiedzieć, Warly mu strasznie szybko spada głód. Tyle, że on tego głodu ma nawet 250, czyli to nie jest tak źle chyba, nie? Okej, okay, rozpalmy sobie tutaj ognisko. No i to jest właśnie to Warly'ego. I tak, większość jedzenia, które on je, musi być stąd. Ponieważ jeżeli się nie zje czegoś, co jest z jego tego kuferka śmiesznego, dostaje on mniej bonusów za to. Jak mu szybko to spada rzeczywiście. No i to jest takie słabe troszkę, no ale na szczęście my możemy cały czas mieć przy sobie ten piecyk, ten garneczek i gotować sobie co tam chcemy, ile chcemy, później go podnieść, zabrać ze sobą. Więc ta postać, no jest ciekawa, nie grałem nią wcześniej. Tutaj mamy tak samo lodówkę przenośną, więc ona jest takim naprawdę super świetnym kucharzem, którym można sobie pożyć troszkę. A, i on chyba musi jeść co jakiś czas coś innego, bo inaczej po prostu mu to nie będzie smakowało i stwierdzi, że nie chce tego jeść. Co ponadto, ma chyba 4 swoje takie potrawy, które tylko on potrafi zrobić. Okej, mam 4. No 4 niby mi dodało, okej. To myślę, że mniej mi tutaj doda. Dobra, zjedzmy to. To mi dodaje 29. No nawet dodało mi trochę więcej, widzieliście. To już sobie na drogę zrobimy, plus pełnik. Nie wiem szczerze, czy coś do was mówiłem, bo zapomniałem, po prostu jestem troszkę rozcipany, no. Cieszę się, że tu jestem w tym nocarwie ponownie. On tak, wiosna. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Że znowu gramy w Dawnstarve. Tam mało osób odpowiedziało mi na ten komentarz, znaczy na ten film, w którym to mówiłem, że no raczej średnio z tym nagrywaniem będzie tego, tych Pokémonów. No ale odezwał się Zoku, który powiedział, że nic na siłę, odezwał się jeszcze jeden człowiek, dziękuję mu za komentarz, który powiedział, że tak samo, nic na siłę, kurczak, nagrywaj to, co ci się podoba. Ej, tak to właśnie wygląda, możemy sobie podnieść. A czy ja to mogę wsadzić? Mogę, ej. Ale to jest lodóweczka, więc wolę sobie to oszczędzić, tak. Dobra, wiecie co? Mamy tutaj drogę. Czemu te krzaki tu rosną? Właśnie nie wiem, co się dzieje. Poprzednio chciałem wam nagrać tak samo do serwa. Już zacząłem. Cześć, Snowman. Dzień dobry. Już zacząłem, a tu nagle mnie zaczęły atakować te mechaniczne stwory. I teraz nie będę mówił, bo on tam za mną siedzi. Obraziłem się. Słucham? Ale. Siedzisz. Już słyszę. No, no tak, on leży, dobra. Gdybyś mi lepiej parasolkę jakoś przyniósł. Czemu on do mnie przyszedł? I czemu ja mam tych rzeczy tutaj tyle? Wow! Ej. Patrz, mam węża w normalnym świecie tutaj. Dziękuję za para... Chyba nie widać. Teraz na pewno nic nie widać. Panie, nie przeszkadzaj mi, to ja tutaj tworzę historię. O, dzięki. Cosplay Warly'ego. Tu mam raid. Dziękuję. Nie no, mam 19 dalej. Ty coś zjebałeś, stary. Tam był dobry. Tam był dobry, dziękuję. No i chciałem iść tą ścieżką, bo mogę znaleźć wioskę świni, ale nie wiem, czy tam będzie jakaś. Szczególnie na pewno nie pójdę tam, bo dziady mnie tam będą gryzły. Nie wiem w ogóle, jak on za mną wyleciał wtedy. Psychiki nie potrzebuję. Uuu, pioruni! Nie wiem, czy to był najlepszy pomysł, żeby zaczynać, jak jest wiosna. Wiesz, mi tu teraz siedział? Tak. Ja cię nie słucham. Pierwszy odcinek najlepszy. A, zaczęło mi się od wiosny, nie wiem czemu. W ogóle znasz tą postać? O, rok naprawdę się zaczyna. Rok się zaczyna w zimę i kończy się w zimę. Dla twojego ułatwienia. Dla mojego ułatwienia, dobrze, że zaraz będę miał lato po tej wiośnie, plus jestem cały czas mokry.
Dobra, lato jest fajne. Znaczy, no nie dla momentu, ale... Masz mikrofon bardziej, żebyście te też słyszeli. No i... Co miałem mówić? Nie mam w ogóle lodu nigdzie chyba. I nie wiem, jak ja sobie zrobię na przykład super świetne ognisko, które mnie uchroni przed lodem. To się da załatwić. Ty mnie uchronisz przed lodem? To wie. Dobra, to w takim razie już sobie zbiorę trochę tych... nitra. Nitrozyniaków. Jeżeli mam trawy. Trzeba na gramy sprzedawać. O, deszcz przestał padać. Dziękuję. Królu z nieba. Co? Nie wiem, coś się popsuło w generatorze chyba. Bo widziałem, mówiłem ci co wcześniej miałem, nie? Te mechaniczne takie gońce i tak dalej, od razu jak Maxwell do mnie gadał, to mnie zaatakowały. No nie, mam już złamane. No dobrze ci się wiedzie. To mamy utrudnienie, ułatwienie, bo w sumie mam krzaków więcej. Ale nie wiem czemu tak jest. Masz źryć? Masz źryć. Mam źryć. No tylko, że patrz, patrz jak mu strasznie, bo on ma właśnie takiego perka, znaczy perka. Perka ma takiego, że ma portable coś tam, nie? Że on sobie może rozstawić i gotować gdzie chce. I ma taki plecak, który mu... jak lodówka działa. O, dobra, to też warto wiedzieć. To co my tu mamy? Mamy tu jednego gońca. Ja bym go już dziabnął, ale... Tak naprawdę o to chodzi w tej... O co? Idziesz, nic nie robisz, zbierasz poziomki, żresz poziomki, żeby nie mieć głodu, budujesz sobie ognisko, żeby było ciepło w nocy i światło i nic więcej w tej grze nie trzeba robić. Ty nie rozumiesz nic, człowieku. Znaczy ja tak w to gram. No to bo ty nic nie rozumiesz. No ale spoko jest. Była ze mną seria, bardzo byłem w niej przydatny. Tak. Najlepszy. Wcale nie chodziłem, tylko ginąłem na pająkach i wpierdalałem. Okej, chwila. Mapa. Mapa, mapa. Tą ścieżką bym poszedł, może w tą stronę jednak będą te dziady, a nie tam. Dobra. Tylko bardzo chętnie bym... No wiesz, no. Jebo. Chyba. Sobie zachował. A ty... Ja go nie usłyszał. Ups. No i mięso, panie i panowie, to jest w ogóle niesamowita rozgrywka tutaj, jak widzicie. Ale on to zrobił. Ty jesteś najnudniejszy w tą grę. Idź to. Proszę napisać. Snowman ma rację w komentarzach. Proszę nic nie pisać, tylko Snowman nie ma racji na przykład. Takie by było najlepiej. No, ziomek, walcz. Ups. Troszkę mi pacyknął tutaj. Chodź tu. Dobra, tak tego chyba nie zrobię. Bo już jestem debilem i straciłem niesamowicie dużo zdrowia. O, i się tam wróci, zregeneruje i będzie po mnie. Dobra, patrzę się, bo ja się martwię, że on tu gdzieś stoi dalej. Taki zboczuk. A co ja mam tu szaciurę tak obrzydko? Dobra, chwila, zamienimy sobie... A, nie będziemy zamieniać. Nieważne. Rozpalamy ognicho tutaj. Tylko nie przy tym złym kwiatku. O, tutaj sobie rozpalimy. O kurwa, garnek. Dobra. Dałoby się zjeść coś, co nam podniesie więcej zdrowia. Ja nie mam materiałów na takie rzeczy obecnie. Bo my połowy zdrowia już nie mamy. Dobra, miejsce na bazę. Chociaż mam na tyle złota, że mógłbym sobie... Ja zastanawiam się, czy nie powtarzać gdzieś po prostu jednego science machine tutaj. Alchemy Engine'a potem się przy nim zrobi, najwyżej postawi. Bo mógłbym sobie zrobić, wiecie, zbrojkę i tak dalej, to by było całkiem... Piemnie. Nie, nie pikup. Nie rób pikupa. Okej, okay, pamiętajcie, że u niego trzeba jeść różne rzeczy, żeby się na mnie wkurzył. Ale to, że tu jest lodówka, to jest... Super, nawet nie trzeba robić lodówki, bo możecie to sobie po prostu zostawić w bazie. Rzeczy będą tam dalej, nie? O, w ten sposób sobie chowacie wszystko. Ale słodko wyglądają te rzeczy, takie malutkie tam. Czy jakie małe? Nie powiem jak. Dobra.
Z jedzeniem problemu nie powinno być, bo... Widzicie, możemy sobie gotować co chwilę. Bardziej się martwię o to, że zaraz będzie lato. Znaczy, no nie zaraz, za tym 20 dni. A ja nie mam żadnego... Ale tu żadnego nie mam. Ja jeszcze to sobie dorzucimy. Żadnego lodu. Zero loda, panowie. I panie, nie wiem co zrobię. Może być trabul, ale... O, tu jest wormhole, okej. Okay. Nie wiem, najwyżej szybko umrzemy. Albo... Boże! Przepraszam, no, katar snowmanowy. Pokemony to zło. Nie chodźcie na pokemony, bo zachorujecie. Może przetransportujemy się na Shipwrecka po prostu, jak będzie lato. Tam zaczniemy znowu od zera, tak jakby od pierwszej pory roku, czyli będzie to albo ta pora spokojna, albo to będzie pora opadowa. Mam nadzieję, że jednak spokojna, bo opady ciągle deszcz. A w jakim cudem to mi się zmieniło na spring? Myślałem, że zawsze jest z defaulta ustawione na jesień, nie na zimę, co ja gadam. Mamy mało drewna. Mało patyków, na tym się teraz skupię. Jak wiecie, ja lubię zawsze mieć po 40 wszystkiego przy sobie. Bo dopiero ogarnąłem, że jest wiosna, jak ta muzyka była, to tak miałem taki przebłysk, że coś tu nie pasuje. Ale jak zobaczyłem, aha, tu już byliśmy, jak zobaczyłem te norki królików, które są zamknięte, czemu te kamienie tutaj się tak respią? Zmienili coś? Bo nie wiem, naprawdę, ostatnio grała tylko moja dziewczyna i może ona coś poustawiała, nie wiem. A to chyba jest indywidualne dla świata, więc nie wiem dlaczego tak jest. Tu jest na defaulcie wszystko. A się respią rzeczy byle gdzie. Bo ja te krzaki to nie wiem czy... One były w tej grze, potem je usunęli i czemu one znowu są, bo one były normalnie na Shipwreckcie. Chyba, że włączyłem kompatybilność z Shipwreckiem, bo wcześniej nie grałem tak. Może dlatego. Możliwe, że to jest... Dobra, wąż najpierw. Na szczęście pamiętam jak się z nimi walczy. Snakeskin w ogóle, po co mi to? Trzeba ostrożnie, bo teraz możemy dostać po ryju od jakiegoś sąsiada tutaj nieprzyjemnego. Ale no nie powiem, przyda mi się to. Bo wiadomo, mam 75 zdrowia, mam ryby, mam progleksy, mogę zrobić sobie kanapki na przykład. Mogę zrobić sobie fish sticksy, nie? No, taki plusik bym powiedział. A, mieliśmy ścieżkę, no i oczywiście zboczyłem. No ale bardzo dobrze, znaleźliśmy tutaj chatkę. To mi się podoba. Małego zostaw. Nie rób mu krzywdy, ty. Złodzieju, zdeprawiony. Tak. Dobra, zebraliśmy tą drugą siekierę, o której zapomniałem. Na szczęście mamy ją dalej przy sobie. Okej, jedno drewno ponad. Tak, ale nic się nie dzieje. Dobra, wracamy na drogę. Chciałbym znaleźć bardzo, bardzo szybko miejsce do mieszkania. Jeszcze jakiegoś gnoja. Mi się wydawało. Tak, byłem tu, okej. Okay. No wiadomo, wioska świn nie jest złym miejscem do mieszkania, szczególnie jeśli znajdziemy tam jakieś farmy. Bo jak wiecie lub nie, świnki lubią sobie zasadzić jakąś trawę, lubią sobie... pszczoły, z tego co słyszę. Lubią sobie jakieś jagódki posadzić ewentualnie, lubią sobie na przykład... zabić pająka. Dobra, tu mamy pszczoły, to warto też pamiętać. Nie powiem, że przydałby się też chester na początku, mimo wszystko. Wybrazujemy sobie to szybko. Mam tego jedzenia na tyle, że powinno być ok. Dobra, no skoro Pan Bóg nas w złocie wynagradza, to my to złoto bierzemy i Panu Bogu dziękujemy. Tam jest kolejne, ale już sobie odpuszczę na razie. Już słyszałem śmiesznego jakiś dźwięk. A, krecik. Dobra, to nie będę wszystkiego zbierał, tak na razie nie chcę, żeby mi się to też jakoś szybko popsuło. Na mapie mam zaznaczone, gdzie co jest, więc problemu nie będzie. Okej. Okay. Filofik kolejny. Co my tu mamy? Tu mamy tą świeżą przekładnię. Filof wezmę. Nawet zostawię ten chyba. Wyśpiesz tej przekładni nie chcemy, ale tutaj powinna być dzida chyba jeszcze, nie? Jest krasna, ale jest dzida. Super. Wszystko dobrze pamiętam. Nie, to chciałem. Ale powiedzmy, że Snake Skina sobie wywalę, bo no nie sądzę, żebym zrobił z niego wielki użytek, szczególnie, że nie jesteśmy na Shipwreckcie jeszcze. Mam to na mapie zaznaczone, nic mi tego nie powinno zjeść. A tu królicze nory co robią?
Nie, dla mnie to jest coś nowego. Nie, kuliczone rapery były chyba tutaj. Takie powinny być wszędzie te. Te w ogóle skały, co tu robią, też nie mam pojęcia. No wiosna jest, więc pszczoły są czerwone. Coś jest z generatorem. Okej, okay, mamy tu ten dziwny biom nowy. To nazywamy jesienią. Jeszcze jest taka pseudo podbiom, może subbiom to się chyba nazywa. Ups. Ciebie kiedyś nawalimy, nie martw się. O, witam serdecznie. Dobra, wioska się wygląda tak. A w ogóle Don't Starve Together doszedł event zwany Halloween. Podobno lecą nowe skiny. To do tego pewności nie mam, ale mamy nowe skiny. O, patrzcie, zejście do jaskini. Mamy nowe skiny na tymczasowe, jakby do tymczasowego użytku. Bo to jest. To miejsce jest piękne. Osiedlamy się. Tylko tak, z której strony? Bo tutaj jest to. Będą cavebaty wylatywać. Tutaj są znowu świnki. Mogą nam troszkę robić problemy. Chyba, że tu pod ich biomem się jakoś osiedlimy z kociszopami. To znowu kociszopy będą nam podpieprzały wszystko. Miejsce spoko, ale zagrożeń tyle samo co udogodnień. Wiecie co, zobaczmy mapę. To jest tam, tutaj mamy to bagno. Tutaj mamy świnię, która z nami chce walczyć. Świnki w pełni, one nie powinny mi zjadać z krzaków chyba, tych jagódek i tak dalej, ale nie wiem jak jest z polami, chyba z pola też mi nie będą zjadać. Tylko żeby czegoś nie wywalić, te świnie mi tego nie zjedzą. Ja już mieszkałem na jednej z moich serii koło świnek i było w porządku, więc myślę, że tu koło króla świńskiego zerdykniemy sobie łogiń. Takie baty jakoś mnie nie przerażają za mocno. Plantniemy. Nie oszukuj mnie. Chwila, jak to było? Tak. Tak. I patyk? Czy ja dobrze pamiętam? Nie mam pojęcia. O, i mamy krasnala, którego możemy przerobić na złoto, ale krasnale są akurat naprawdę fajne, więc sobie go może gdzieś tu dropnę. Będzie naszą taką maskotką tymczasową. A w międzyczasie myślę, że Science Machine na drodze nie jest najlepszym pomysłem. Może tak wymyślił, tutaj będzie drugie ognisko. Więc Science Machine. Science Machine postawię tam. Ile potrzebowałem? Raz, dwa, trzy, cztery chyba. Potrzebujemy na dwie dody. Dody, tak. A jeszcze cztery dechy. Z tym będzie problem. Tak, fish sticksy. 53 zdrowia. Aha, to już mi pisze dokładnie po przeliczeniu z tymi procentami od Worliego. 50. Dobra, no zjadamy. Zjemy sobie ratatuja. No i mamy praktycznie całe zdrowie, super. Okej, potrzebuję jeszcze desek, tak? Dobra. Ale desek będę bardzo dużo potrzebował. Zacznijmy już je przerabiać. 2, 3. Dobra, i w tym miejscu zrobimy sobie jeszcze magazyn od razu. Myślę, że tutaj. I tak, to. Kamienie też nie będą potrzebne na razie. Dzitka, to zostawimy. Ok. Więc no, ścinamy drewno po prostu. Tylko, że tak, tu jest ten biom z tymi brzydkimi drzewami. Ja się przejdę chyba do góry i tam zetnę te drzewa. No niestety obawiam się, że no troszkę dostanę w ryj od wiadomo kogo. Z twelów troszkę. Takich nieprzyjemnych. To sobie zabiorę. Wykrasnę pilnuj bazy. Ej, bo mi zaraz umrzemy z ciemności. I nie wiem co zrobić, bo plecak mógłbym sobie załatwić oprócz tej lodówki. Tą lodówkę to zostawiać po prostu. Dobra, na razie chodźmy. Tu mamy też sporo kamienia, złoto jakieś mamy. Nie jest źle, na pewno. Kamienna droga. Proszę się tam nie pieklić. Ją trzeba będzie nabić. Na pal, naprawdę, bo to będzie nam robiła problemy, a tak to mamy zawsze jakąś farmę jagódek przy okazji. Koło domku. To jest wow. Wiecie. No plus, jak nie wiem. No ale, no najpierw trzeba będzie świnie zabić. No tak powiem, jebać świnie!
Nikt nie widział, że ja to mówiłem, mogę nadal zarabiać na tym filmie. Dobra. Przy okazji trochę trawy. Nie, no trawy mam. Patyki bardziej mi pozbieram. Oj, dziad wpływa. Czy on będzie chciał nas zjeść? Dobra, te rzeczy naprawdę bardzo lekko się w tym psują, co jest... Ła! Nie. Wykurwiaj. No chuju ty chuju. Dobra, jakoś go tu ogarniemy. Nie! Nie! Witam, latający kolego w przeszłości. Czy pszczoły są... Tak, pszczoły są czerwone. Cheat! No nic, no mamy springa, musimy się z tym liczyć. Że tak to już będzie, ziom. Dobra, to małe żywo też może ściąć. Myk. Wiecie, stwierdzam, że te pierwsze odcinki jakoś nie będą super ciekawe, bo... No, powinniśmy zostać jednak w bazie. Tutaj gdzieś pozbierać jakieś rzeczy, pościnać dużo drewna. Bo to się bardzo, bardzo opłaca. Mieć dużo zapasów rzeczy. Później dopiero będziemy gdzieś wyruszać. Bo myślę, że jeśli lato przyjdzie pierwsze, to nie powinien przyjść od razu chyba muchosmok. Mam nadzieję. To by było troszkę przesranie. Czy mamy tu gdzieś duże drzewa? Tam jest las, okej. No i tu jest duże drzewo też. W sumie młotek by mi się przydał. No, także po prostu chcę zebrać bardzo dużo drewna, tak myślę, 60. Sporo trawy, sporo patyków, bo wiadomo, jeśli lato przyjdzie. Psy? Nie. Jeśli lato przyjdzie, to wszystko nam tu powymiera po prostu, a będę potrzebował naprawdę sporo trawy. I tak dalej. O, pani rybo, coś mi się tu nie podoba z tobą. Plantujemy pakę. No powiedzmy, że tak, okej. Okay. Raczej nic dobrego z tego nie wyjdzie, no ale... Szkoda, żeby się popsuła. Wolę ją przerobić na byle co i zjeść, niż... Użyć potem do nawożenia jakiegoś gównianego krzoka. A ty się tam nie ciesz. O, meatballsy. Szczerze się nie spodziewałem, że z ryby wyjdą meatballsy. Dobra, to drzewo najważniejsze, pamiętajmy o tym. Może sobie posadzę trochę w bazie. Raczej obok bazy. Żeby nie ścinać tamtych różowych drzew dziwnych. No, tak będzie bezpieczniej. Więc nie palimy za bardzo tym. Ja pierdzie, to jest świetne po prostu. Enough already. Aha, chyba mu obniżyłem psikę, bo zjadłem... Nie wiem, czy mu obniżyłem tak naprawdę psikę. Ale jak widzieliście, on już nie chciał tego jeść i to jest właśnie kolejna ta słabość tej postaci, że jeśli zjemy coś kilka razy pod rząd, to ona się obraża, bo jest jakimś Francuzikiem i takie tam... No, ale... Do tego się trzeba przyzwyczaić. Przepraszam za ten obkręt, nie wiem co robiłem. Czasem jeszcze jestem przyzwyczajony do innych gier, w których to ekwipunek otwiera się na E na przykład, albo używa się czegoś na Q, a tutaj EQ służy do manipulowania mapą, czyli tak kręcenia. Świetna sprawa. Tak łatwo się nie pomnę. Teraz będę dużo desek potrzebował, co dopiero później, więc od razu ścinamy ile mogę. Myślę, że zakończymy ten odcinek, jak będzie kolejny dzień. No, tak jak zwykle, po pół godzinki odcinki, myślę, że będzie ok, więc możecie już powoli pisać komentarz, czy wam się podobało, czy chcecie więcej. Jak nie chcecie, to trudno, ja i tak to będę nagrywał. Bo jak mówiłem, moja ulubiona gierka. No i właściwie to zaczął się kanał od niej, ale o tym już było tyle historii, że mi się nie chce o tym opowiadać. Jak ktoś jest ciekawy, to znajdzie sobie te filmiki, w których o tym mówiłem. Przepraszam jeszcze za zaciąganie nosem. Ale jak mówiłem, Pokémony. O! A co my tu mamy? Jakieś śpioszki też siedzą. No oczywiście. Głodnemu to... chleb na myśli, czy jakoś tak to mówią. I chuj w dupę. Nie pamiętam, jak było to powiedzenie.
Czy mogę łopatę zrobić, czy muszę odkryć? Muszę ją odkryć. Nie za dobrze, bo przy okazji wykopałbym te pięki, o tym zawsze zapominam. I wykopałbym też krzaczek. A krzaczek bym wykopał w takim celu, żeby sobie podpalać tutaj różne rzeczy. Na przykład ognisko. Gdybym to podpalił krzaczkiem, to by było... by się hajcowało... hajcowałoby się... Tego nie chciałem zrobić, ale przy okazji mamy kolejną sadzoneczkę. Ewentualnie tymi sadzoneczkami będziemy jakoś to ulepszać to ognisko. I wiecie, powiem szczerze, że tak na koniec, że ta postać jakoś ogólnie do mnie nie przemawiała na początku, gdy ją nie poczytałem, ale myślę, że wszystkiego trzeba spróbować. Wszystkiego nie mam na myśli Wesa, który jest słaby jak nie wiem. I nie mam na myśli Woody'ego, który zmienia się w borsuko niedźwiedzia przy każdym gryzie drzewa. Nie polecam takich postaci. Kappa. Dobra, przygotuj sobie te miszmasze. Dobra, nic mi tutaj się nie obniża. Oburza chyba, okej. Zobaczmy jeszcze, co ja mogę tu ubrać, żeby się ochłodzić. Melon Hata. Znaczy Fashion Melon. Summer Rest. I to musiałbym zabić świnki albo rozwalić im domki. Wolałbym raczej rozwalić domki gdzieś tam z daleka lub i zabić tą świnię, która broni berisów. Summerfest. Mamy jedną sieć dopiero. Gdzie my te pająki spotkaliśmy? Zaraz, jeśli ja rozdupcę ten domek, to co dostanę? Bo nie pamiętam. Może też dupki, ale nie sądzę, bo to nie jest świński. Gdzie miałem te pająki? Pająki mnie naparzały tutaj, w tej okolicy, więc gdzieś się powinny tutaj zrespić. Gdzieś tu powinny mieć gniazdo chyba. Ale ich nie widzę, nie wiem czemu. Może to przez to, że nie mam modyfikacji na Where is my Buffalo? Nie wiem. Ugotujmy sobie jeszcze takie coś. Będzie kanapeczka na poprawienie zdrowia, jakby coś się działo. I będziemy kończyć odcinek. Następnym dokończymy tutaj ścinanie drzew, wrócimy do bazy. No i co będzie dalej, to nie wiem. Don't starve. Tyle wiem. Okej. Czy to ułóżmy jakoś w miarę? Normalnie, dobra, mamy. Co mi ugotujesz? Może by się przydało przepiec w sumie te rzeczy. Nie wiem. Dobra, wiecie co, przepalimy sobie frogleksy. O bezpieczeństwo. Nic się nie stało. Super, mamy kanapkę. Dobra, wiecie, ja nie będę wracał do bazy. Wykopiemy sobie tutaj resztę drzewka. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Do usłyszenia w kolejnym. Nowy początek. Pa, pa.